Myślę, że dostępność przesłania artystycznego, a nie jego zakodowanie, to jest właśnie otwieranie emocjonalnej warstwy odbioru. I nie mam po prostu na myśli działań spektakularnych, ale ale czy dlatego mamy się jej pozbyć? Mnie to nie interesuje. Człowiek pisze mądrze, to ja się nie zastanawiam, czy to jest dzieło sztuki. Ciekawe, bo jak czytam Krawickiego na przykład, to rozpatruję go, czy mi się to podoba. On ma